I ci ludzie czuli się osamotnieni. My znamy pana Jedę z Nowego Miasta, który żyje, który miał sześciu. Sześciu ludzi, którzy byli na etacie, którzy go cały czas śledzili. To zdajecie sobie sprawę, że to nie byli ludzie tacy naiwni, że oni widzieli, że oni nie mają takich. Tylko nie widzieli, widzieli, że jeden jakiś głupi po prostu wyszło, że jest SB i tam pisze te raporty. Tylko. Ale byli czasem bardzo bliscy. Dochodziło do paranoi, że kobieta czy dziewczyna, która w jakiś sposób była blisko takiej osoby obserwowanej, stawała się donosicielem. Po prostu były używane różne próby, paszport, studia. To jest na naszym terenie była bardzo duża taka opcja katolicko-narodowa. To oni traktowali ludzi, którzy kochali ten kraj, że to są, że był werbowany z pobudek patriotycznych, albo czasami, że śmieli się nawet, że to były takie i to chodziło o to, żeby ci ludzie nigdy nie stworzyli po tych wszystkich więzieniach, po tych prześladowaniach, żeby wokół nich nigdy się nie stworzyło żadne środowisko. I do dnia dzisiejszego tak to funkcjonuje. Nazwisko Borożyński, przecież to jest człowiek niesamowity. On dwukrotnie próbował zakładać organizację w Lubawie. A to ja będę... Aha, no dobra, to ja ci zostawiam. I druga rzecz. Złamanie fizyczne czy psychiczne na tyle lat. Kiedy... Fizyczne. Tak. On siedział, ten człowiek siedział na Mokotowie razem z Siłą Nowickim. Z tymi wszystkimi przecież. I przeszedł Gehennę. I do dnia dzisiejszego nie to, że walczył, że, tylko to, że on podpisał to. To jest taki jego plama na fonoszu. I dopiero moje tłumaczenie, że wszyscy podpisali, że nie było wyjścia, że trzeba było bronić własnego życia. Nie wiem, na ile go przekonało. A jest to ostatni świadek z oddziału Wilka, który żyje. I tak teraz ciężko. Słuchajcie, naprawdę te walimy czasami głową w mur. Ale moją ideą fix jest opisać Borożyńskiego i to jest... Ja już go mogę opisać. Ale to jest urzędowe opisanie. Ja chcę spotkać kogoś, kto mi opowie o tych ludziach jako o ludziach. Jako tych, którzy byli, żyli, śmiali się, żartowali, chodzili do gimnazjum, należeli do harcerstwa, tak jak Borożyński. Naprawdę piękna postać. A nie mam tej wiedzy. Nie mam tej wiedzy. I dlatego tak bardzo prosiłam Piotra o to, żeby móc odnaleźć kogokolwiek. Odjął, który ten Borożyński, on po prostu to był niesamowity patriota. I on był stąd. Borożyński Wacław. Zamieszkały w Lubawie. Lat 22. Jego ciostra miała na imię Heronima, bo ją też zgarnęli, nie mam jej imię. Słuchajcie, aresztują jego żołnierza Świątkowskiego i on planuje napad na UB w Nowym Mieście, żeby odbić kolegę. Który to był rok? 46. Wystąpili o całość materiałów dotyczących Borożyńskiego. To jest w IPN-ie w Bydgoszczy. I tam są i przesłuchania, i zeznania, i po prostu całość tego materiału. Tutaj przed sobą ja mam taką małą cząsteczkę tego. Borożyński Wacław i sześciu towarzyszy. Tam z różnych tych paragrafów ci okupanci chcieli sądzić i sądzili. 16 listopada 1946 roku. I tu po prostu jest sam protokół, przesłuchania jego. Oryginalne są jego podpisy na każdej stronie. I to co... Borżyński, on właściwie szeroko zaczął swoją działalność w czasie okupacji niemieckiej, bo jego wysłano do przymusowych prac, tam gdzieś pod Elbląg.
I ten właściciel Niemiec zmusił go do przyjęcia trzeciej grupy, bo po prostu zbliżał się okres jego przymusowego wcielenia do wojska. Miał prawie 18 lat i on go do tego zmusił. I kiedy zbliżał się termin jego wcielenia, on uciekł. Uciekł do wuja, który był związany, Piotrowskiego, który był związany z AK w Tucholi. I tam złożył przysięgę akowską. Ale za jego ucieczkę dowiedział się, że jego matka i jego siostra mają być aresztowane. Więc piękna postawa, prawda? Wraca po to, żeby nie aresztować. Za chwilę wcielają go do wojska, ale już to jest okres upadku na froncie niemieckim. Dostaje się do obozu amerykańskiego, ale patrzy, co się tam dzieje, jest raptem 5 dni i wraca do domu, do mamy. Kontaktem jest Czedem, ponieważ nie wiem, czy panowie wiecie, że najsilniejszą siatką informacyjną byli kolejarze. To była tak silna siatka. Przemieszczanie, tak, oni informowali, tak, o transportach, o ilościach, jakie oddziały. To była tak świetnie zorganizowana siatka przez Gdańsk, Czter, Działdowo i Łowo. I on dostał się właściwie w krąg tych ludzi. No to też była elita. To była elita, tak. I oni się czuli bardzo silnie związani z Polską. I było bardzo dobrze przed wojną, to była elita. No i cóż, okazuje się, że ten kontakt zostaje nawiązany, ale siatka pęka w Iłowie. Zostają aresztowani kolejarze, z którymi on miał kontakt. I to się urywa. I w momencie, kiedy właściwie on szuka, on nie może się spokojnie, on szuka możliwości nawiązania. I w momencie, kiedy ta siatka zostaje rozerwana, jeden z nich, który z nim współpracował, daje mu namiar na gniew. Na miejscowość, że on by tam pojechał, zgłosił się na ulicę Plebanka 9 do Małgorzkiego i tam on go kieruje dalej. I on tam jedzie. On nie wie, on jedzie w ciemno, nie wie, co go tam spotka, ale jedzie. Okazuje się, że jest kontakt pewny. Dostaje namiar, że ten Małgorzki go prowadzi gdzieś na ulicę Gniewu, tam się spotykają z dwoma porucznikami. Z tego 45 roku, to mówi na przesłuchaniu Borożyński, przyjechał z Czerwa do Lubawy Kukawski Jan, urodzony w 24 roku, tutaj w Lubawie, z którym uczęszczałem do gimnazjum w Lubawie przed 39 rokiem. I ten właśnie Kukawski mu zaproponował, żeby tu organizował oddział przeciwko sowieckiej okupacji na powiecie Nowowiejskim. Także oni już po prostu, i to Lubawski. Jest Lubawski, przepraszam. Tak, jeszcze Lubawski. A on przybył tutaj do Lubawy 1 czerwca 1945 roku. Także po prostu, i to po prostu, to już jest, on wcześniej to był pierwszy oddział, jeszcze żadnych nie było, ani nawet Cichego nie było. Cichy to jeszcze później, ale nie było jeszcze Sowy. Sowy. Tam jeszcze była tylko grupa samoobrony, on już to tworzył. Także to był pierwszy oddział tutaj na całej ziemi lubawskiej, to właśnie był Borożyński, który z polecenia właśnie Kukawskiego Jerzego. Mówię taką miejscowość Biała Góra. Gdzie to jest? To jest na pograniczu z Nowym Miastem. Tak? Oni jak czuli się zagrożeni, to szli tam. Tam się ukrywało dwóch uciekinierów, dezerterów. To było takie miejsce, tam jacyś fantastyczni ludzie mieszkali. Bo oni szli do nich jak gdyby. A jeszcze tak. Prawda jest taka, że jeśli my tego nie zrobimy, to już to nie będzie zrobione. To za chwilę nie będzie. W 1939 roku Wacek miał 15 lat, mieszkał z rodzicami w Lubawie, zdążył zacząć uczęszczać do gimnazjum. Początkowo pracował u matki, później z nakazu pracy u Niemca w powiecie Suskim, następnie w powiecie Elbląskim do czerwca 1943 roku. Tam też otrzymał niemieckiego, czyli trzecią grupę, żeby go wziąć do wojska. Zbiegł wtedy do wujka Piotrowskiego. Złożył przysięgę partyzantką akowską w Borach Polskich, ale zagrożenie aresztowaniem jego matki i siostry spowodowało, że wrócił do Lubawy w 1943 roku i przebywał do 28 kwietnia
kiedy po prostu musiał pójść do Wehrmachtu. Po kapitulacji Niemiec dostał się do niewoli amerykańskiej, ale przebywał tam tylko 5 dni. Zbiegł i powrócił 1 czerwca 1945 roku do Lubawy. Przez 2 miesiące nie miał zajęć, aż w lipcu 1945 roku przyjechał z Trzeba do Lubawy Jerzy Kukawski, jego kolega z gimnazjum, i zaproponował mu wstąpienie do AK. Propozycję to przyjął, tym bardziej, że już był poprzednio zaprzysiężony. Widząc, co się dzieje w Lubawie, uważał, że nie można na to się godzić. To samo czynił Drobiński. Rozkazy otrzymał Kukawski od Świderskiego Klemensa, który potem się wyprowadził do Szczecina, zawiadowcy stacji w Lubowie, gdzie spotykał się z kolejarzem Sokołem. Spotkania odbywały się co 2 tygodnie, gdzie Kukawski przekazywał informacje z terenu Lubawy i Nowego Miasta. Świderski był człowiekiem zaufanym, gdyż razem z bratem Kukawskiego był w AK w czasie okupacji niemieckiej. Te spotkania zakończyły się w październiku, gdyż siatka AK w Iłowie została rozbita przez UB. To spowodowało, że początkowa próba tworzenia oddziału w Lubawie musiała zostać zahamowana. Świderski ukrył się w Olsztynie, Kukawski gdzieś pod Poznaniem, ale Wacek nie chciał działać dalej. Wiedząc o tym, Klemens Drobiński przed ucieczką do Szczecina dał Wackowi kontakt na Gniew, na ulicę Probostwo 9, gdzie mieszkał Edmund Małgowski. On pokierował Wacława dalej. Spotkanie z oficerami AK miało miejsce na ulicy w Gniewie. W trakcie spaceru padło wiele pytań, jak na terenie Nowego Miasta i Lubawy pracuje bezpieka, jak jest silne, jak działają partie polityczne, czy udałoby się zwerbować ludzi do oddziału, jak wygląda teren, czy jest zalesiony. Wówczas Mrożyński przyjął rozkaz zorganizowania na terenie powiatu Nowe Miasto bojówki AK i organizacji AK. Bojówki miały rozbrajać resort, likwidować dokumenty PPR-owskie, pieniądze zdobywać z kas państwowych, ale głównym nadrzędnym celem miała być walka o obalenie tworzonego sowieckiego ustroju. Natomiast tak zwana organizacja AK w założeniu miała zajmować się wywiadem. Mrożyński po powrocie, to znaczy po 15 stycznia 1946 roku, wziął się energicznie do pracy. Przede wszystkim wrócił się do ludzi, których znał i im wierzył. Byli to koledzy z gimnazjum. Był to Świątkowski, pseudonim Konduktor, Stanisław, Duszantom, Orzechowski Alfons, Zieliński Leon i Susmarski Bronisław. Wszyscy usłyszeli jego propozycje. Każdy z nich był przeświadczony o konieczności walki z bezprawiem i panoszeniem się ubecim według rozkazów sowieckich. Pierwszą broń Mrożyński, który przyjął pseudonim Icek, otrzymał od Susmarskiego Bronisława, byłego milicjanta z Targowiska. Był to pistolet Mauser 7,65 i jeden HBK, jeden granat zaczepny. Dostał też płaszcz wojskowy, polską czapkę, polówkę, pistolet otrzymał Świątkowski. Icek zatrzymał karabin. Prawdopodobnie ofiarodawca poszedł na współpracę z UB o kryptonimie Kruk. Następne spotkanie miało się odbyć 20 lutego w mieszkaniu następnego zaprzysiężonego członka oddziału Stanisława Zydlewskiego. Tam dotarła do nich wiadomość o aresztowaniu Świątkowskiego. Obawiając się następnych aresztowań, Icek z Zydlewskim uciekli i ukryli się w Białej Górze, u państwa Rucińskich. Kiedy tam dotarli, okazało się, że ukrywali się już tam, w tym gościnnym domu Zenon Kucharski i Mieczysław Kowalski. Obydwaj pochodzili z Łączka, obydwaj w mundurach angielskich. Do nich dołączył Alfons Ojdowski z Lubawy i Józef Klonowski z Rodzonego. W ten sposób powstał 6-osobowy oddział, którym w dalszym ciągu dowodził Mrożyński. Głównym problemem był brak uzbrojenia. Pomógł im kolejarz z Iławy Jan Szczepański, który wspólnie z Mrożyńskim zaplanował akcję na Sok w Iławie. Wystawił mu legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów pociągiem i w ten sposób mogli przemieszczać się bezpiecznie z miejsca na miejsce. 25 lutego 1946 roku miała miejsce udana akcja na Sok w Iławie. Oddział zdobył jeden automat pepesze, 2 karabiny niemieckie, 30 sztuk naboi do karabinów i 35 do pepeszy. Pomógł ich też leśniczy z Białej Góry, ofiarowując im francuski karabin. Aby nie być zbyt długo w jednym miejscu, przenieśli się do miejscowości Pustki i wybrali gospodarstwo pod lasem. Wieczorem dołączył do nich Alfons Orzechowski i Antoni Dusza. Razem z nimi przyszła siostra Icka Hieronima.
Nad ranem przynieśli się do Skarlina, zatrzymali się w odległym gospodarstwie, umiejscowionym pod lasem. Tego dnia odebrali sobistą jeden automat, jedną szturmówkę. Wieczorem zgłosił się do oddziału Bruno Urbanowski ze Skarlina. Opowiedział Bożyńskiemu o niecnych poczynaniach sekretarza PPR Stawiarskiego. Oddział udał się do Skarlina. Wieczorem dotarli do mieszkania sekretarza PPR. Odebrali mu wszystkie dokumenty partyjne, buty, kurtkę skórzaną i 5 kg słoniny. Przed odejściem nakazali mu porąbać szyld PPR-u, co też uczynił. Oddział potrzebował mundurowania, aby ludność nie brała ich za bandę rabunkową. Pomógł im w tym pan Rogowski ze Skarlina. Dostali od niego spodnie wojskowe, mundur, płaszcz, a pan Czepek, restaurator, nie tylko że ich nakarmił, ale dał buty, mydło, pół litra wódki i 40 sztuk papierosów. Zarekwirowaną pod wodą przedostali się do wsi Rudy. Przed odejściem nakazując swoim dobroczyńcom, aby zameldowali na posterunek o napaści na nich, aby nie zrobili tego szybciej sąsiedzi. W Rudzie tylko przenocowali, powtórnie wrócili do Skarlina, do domu Uniatowskiego, kolegi Urbanowskiego. Kiedy tylko weszli na podwórko, wyszedł do nich ojciec Uniatowskiego i nakazał im, aby byli cicho, bo w pokoju siedzi Ubek Wiśniewski. Nie tylko, że nie wycofali się, ale postanowili go rozbroić. Do mieszkania weszli Borożyński, Kucharski, Orzechowski. Zabrali mu automat i pistolet Wis. Wiśniewski poinformował ich, że nie jest sam, u Czepka nocuje jego kolega. Partyzanci wzięli ze sobą Wiśniewskiego, na jego wołanie Czepek odtworzył. Wszedł pierwszy Wiśniewski i odebrał swojemu koledze Bachurskiemu broń, aby ten nie mógł zrobić czegoś głupiego i oddał Borżyńskiemu. Gospodarz zaprosił wszystkich do pokoju, na stole stała butelka wódki, kieliszki. Zasiedli wokół stołu i zaczęły się długie Polaków rozmowy. Borżyński tłumaczył im, dlaczego podjął się walki, co to jest demokracja. Tłumaczył im, że służą Sowietom, nie Polsce. Bachurski lamentował, że jeśli nie oddadzą mu broni, wsadzą go do więzienia, bo Borożyński obiecał, że mu odda przed odejściem. O pierwszej w nocy wyprowadzili pijanych funkcjonariuszy do domu matki Wiśniewskiego, gdzie ułożyli ich grzecznie do snu. Obok stanęła dwuosobowa warta, reszta poszła spać. Nazajutrz o godzinie 9 Bachurski otrzymał z powrotem broń, ale bez amunicji. W zamian dał słowo honoru, że ich nie zdradzi. Wiśniewski postanowił dołączyć do oddziału i też otrzymał swoją broń. Postanowili jeszcze zjeść obiad w Skarlinie. Okazało się, że wypuszczenie Bachurskiego było niewybaczalnym błędem. Już o godzinie 13 wokół Skarlina została zorganizowana obława ubecji, sprowadzona przez Bachurskiego. Wiśniewski pozostał na miejscu, reszta uciekła do Białej Góry, gdzie czuli się najbezpieczniej. Od oddziału doszli Wojdowski i Klonowski, natomiast 10 marca przyłączyło się 4 mężczyzn. Był to Klimek, Banaszek, Krajzewicz, Zgliński. Tego samego dnia o godzinie 17 po donosie referenta Aloisego Lewalskiego oddział został otoczony pomiędzy Raczkiem a Rodzonem przez oddział resortu, który liczył 35 osób. Zaskoczenie było zupełne. Został zabity Mieczysław Klimek, aresztowano Antoniego Duszę i Wicentego Banaszka i Krajzewicza Stanisława. 8 partyzantów zdołało przepłynąć do Drwęce. W rzece została szturmówka i jeden karabin. Ratunek po tej marcowej kąpieli uzyskali u leśnika w Smolnikach. W trakcie tej ucieczki odłączył się Kowalski i Zgliński. Wszystko wskazywało na to, że nowomiejskie UB namierzyło oddział i należało zmienić teren. W Smolnikach Borżyński dowiedział się, że w okolicach Lidzbarka jest silna partyzantka Sowy, a łączność można zawiązać przez Piotrowskiego, dawnego sowistę z Iławy, który obecnie mieszka w Jeleniu koło Lidzbarka. Borżyński po naradzie 4 pozostałymi towarzyszami broni postanowili dotrzeć do oddziału Sowy. Już 13 marca zjawili się w Jeleniu, ale Piotrowski... ...godło polskie i namalowane dla oddziału cichego wilka Sowy z Jawy. To jest po prostu pewna desperacja młodych ludzi, która po prostu czuje pewną bezsiłę, że dla sowieckiego okupanta dalej jest obelisk i my jako towarzystwo i ludzie, którzy się zajmujemy, niech ten obelisk będzie, tylko napis, niech będzie napis dla ludzi, którzy tam przychodzą, żeby to było napisane. Któż tam zginął, dlaczego zginął i przez kogo zginął.
bo wtedy dopiero będziemy czuli się u siebie w Polsce. Także jak mówię, to jest, wydawałoby się, że to jest odległa historia prawie dla archeologów, ale ona dosięga nas na co dzień. Także tak to wygląda. Ale wracając może tutaj do Borożyńskiego. Mamy takiego świadka, który jest na mszy świętej w Byszwałdzie, w kościele, i przychodzi Borożyński z tymi kilkoma chłopakami i po tej mszy dołączają się. Właśnie, ja powiedziałam o papieru, nie zapomniałam. A to proszę bardzo. No, a ty mówisz to. No to dobrze. I oni wychodzą z tego Byszwałdu w biały dzień i nowi ludzie, po prostu dlatego mówię, to były jakby powiedzieć, gorące serca, po prostu ci z tymi chłopcami poszli następni i nim doszli do Drwęcy, to już Nowomiejskie jest okrążenie i po prostu tam padają. Później jeszcze jest taki bardzo ciekawy epizod innego oddziału, to jest właśnie oddziału od Balego. Zarekwirowanie pieniędzy tu w banku spółdzielczym. Ale dokończę o papierni, o aresztowaniu Borożyńskiego. Nie, to słowo, ja nie rozumiałam, co znaczy, spadła papiernia. Tak, i oni właśnie tam, Owczarczak, on ich ukrywał, ale aresztowali Kucharskiego. I Kucharski w czasie bicia wyznał, gdzie się znajduje Borożyński i reszta tej grupy. A Borożyński został skazany na karę śmierci zamienione na 15 lat. W wyniku amnestii zamieniono karę śmierci na 15 lat. 26 marca w papierni. 46 roku. Tak. 1 stycznia 1948 roku zostało aresztowanych za współpracę z Borożyńskim. Kalinowski Tadeusz, 5 lat. Raszkowski Tadeusz, 5 lat. Raszkowski Ignacy, uniewinniony, ale siedział. Raszkowska Monika, uniewinniona, dlatego że nie mogła donieść, bo prawie była w połogu. Krysiak Maria, aresztowana. Olszewski Jan, dostał 5 lat, Kopystecki Józef też i Maciołek Władysław, wójt gminy Lubawa. Zabito Kowalskiego, pseudonim Jodła i jeszcze, aresztowany był również Zieliński Leon z Lubawy, Kowalkowski z Białej Góry, Sołtys Góralski z Rynku, i jeszcze ten właśnie leśniczy Owczarczak Bronisław, syn Bronisława, urodzony w 1901 roku, zamieszkały potem w Byszwałdzie za to, że pomagał im w papierni, i Urbański Bronisław, syn Leona, urodzony 1 kwietnia 1923 roku w Skarlinie. I na pewno nie są to wszyscy, ponieważ było aresztowanych dużo więcej osób. Za samo podanie kawałka chleba aresztowano ich